Kurwiatorzy, siema, siema. Reanimujemy dzisiaj Toyotę Celica, a konkretnie jedzie już na złom. Panewa oczywiście jest obrócona. Stała kurwa ile? W miesiąc? Z miesiąc czasu stała, jak nie lepiej. Ponad dwa miesiące. No i co? Będziemy ją wypychać. Na lince się pociągnie, żeby odpaliła, bo akumulator is dead. No i dolewamy jej przepału. Dobra. Przepał, przepał. Odkręcaj. Pokaż jaki ładny, złoty. Nie obrażajcie się, no już z niej nic nie będzie. O, ładnie leje. Po silniku? No nie, leje. Dużo? Dużo, dużo. Żeby wyjebać? No bo tutaj jest taka sytuacja, że z samochodu wyciekł nagle olej i po prostu dlatego panewa się obróciła. Bo był zdrowy silnik. Był. Dużo? A ile już wlałeś? Ze 2 litry. Starczy tej kurwie. Dobra. Toyota to jest porządny samochód, zobaczymy. Dobra, akumulatorka włożymy. Dobra. Wypchniemy ją zaraz. Zobaczymy. No, dawaj akumulator, panie. Hyc. Akumulator musi zostać w niej, nie? Tak. Pięknie. To jest minus? Tak plus. Jest, ale kurwa. Dobra. Toyota! Made in Japan. Nie żadne chujostwo. Kurwa, alternatory to wszystko na części opłaci się, co? Nie wiem, dawaj młot, panie. No co o tym mówisz? To czymś tam trzeba dobić. A no się. Dobra, mamy. Hyc. Dobra, Toyota to odpali. Dobra, a teraz ta ona nie odpali, bo jest akumulator padnięty. Bo wie, przestał ten akumulator. Pięta Toyotka i podjeżdżamy tutaj. Betunio. Dobra, poczekaj. Napnij trochę. Napnij ją. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Koła, może się ześliznąć, bo tam nie wchodzi dobrze ten hak, ale dobra. Gdzie nie wchodzi? Zobaczymy, czy odpali, ale wybuchnie silnik. Oby nie. Dobra. Pal Toyota. Chodzi. Już! Odpaliła. Ale panele słychać. Tak tu stuka. Dobra, odczepiaj tam. Jogę. Dobra, kolek będzie za mną jechał. Chodzi jak złoto. Ciekawe, trzyma 15 km. O jebany. Podziwiam ten samochód. Wspomaganie już trochę nie działa. Ale jedzie skupana. Jestem pod wrażeniem tego auta. Tu się holują. A Toyota jedzie sama, no zobaczymy. 15 km, w mordę strzelił. Oj jebana. Słyszycie to? Ale to jest maszyna japońska. Szkoda jej, naprawdę bardzo lubię ten samochód. Ale niestety podczas wyprzedzania zgubiła olej nagle. No i nie szło jej uratować tych panewek. O, a koszt naprawy trochę przekracza wartość auta, bo no buda nie jest za zdrowa, nie? Niestety. Ale widzicie, za pierwszym pociągnięciem, no co za samochód. Nie chcę wykrakać, no ma prawo już się rozwalić, ale na razie jedzie. Wyprzedać tą śmieciarę czy nie? Wyprzedamy. I na piątce.
dziesiątki. Nic nie stuka, nic nie puka, jak mówi przysłowiowy handlarz. Ale tutaj wszystko pierdala i wali. Frytura się zwitrowała. Ale jedzie, no jedzie, patrzy, nawet i stała tyle czasu, nawet i nie ściąga jebaniutkiej. Ona z Niemiec przyszła, a przyszła do Polski niestety. To jest moja wina, no nikogo innego więcej. 70 na godzinę i mało jej. Ale chodzi. Ja coś czuję, że ona by się wkręciła do odcinki, nie? Ale szkoda, no. Może ktoś sobie ją zrobi tam, albo na złomie ją rozbiorą. Może weźmie sobie jakiś blok. Czy coś, cholera wie. Jakby była zdrowa buda, to robił pan Ewki, ale niestety. Sorry memory. Jedziesz w jedno pojotko. Tam, gdzie cię ogołocą szczęści, a resztę przerobią na Pepsi. Puszkę Pepsi. Tak, nie chcę trzymać wolnych obrotów, jakby sprzęglam i się będę zatrzymał, muszę trzymać nogę na gazie. Chodzi w ogóle jak dwucylindrowiec teraz. Fucking berry. Ludzie się też niektórzy oglądają. Byle nie hamować, byle nie hamować. Święto zmarłych, te sprawy i są te parówki na drogach, tak zwane musztardowcy niedzielni. Jedzie, wyjmie swoją Skodę, zanim odbierze od mechanika, wszystko jest rozjebane, ale byle tylko pojeździł przez całe święta, kurwa, wybierają się na drogi, no. No przecież ja szybciej jadę z rozjebanymi panewkami, no Chryste Panie. I zaraz będzie nagły manewr. Nie wykluczam, że będzie nagły manewr, zaraz wykona ten kierowca przede mną, ale może się mylę. Jedziemy 45 w terenie zabudowanym. To jest ewidentnie za duża prędkość dla tego człowieka, więc czasami się zwalnia. A może podziwiał kwiaty grobowe lub coś innego. Może sobie już wybiera, bo jak tak jeździ, to nie wróżę mu przyszłości. Chryste Panie. Coś popiskuje. Jedź, Toyotko, jedź. Toyota. Już olej się rozgrzał. Wcześniej przy 80 jeszcze było w miarę cicho, a teraz jadę niecałe 80 i już napierdala ostro. Włączę sobie ogrzewanie, bo pizga. O! Albo nie, bo będzie wiać na kamerę, bo nie mam mikrofona, bo nie da się podłączyć do tego. Normalnie Toyotka powinna się zbuntować i wyjebać tą panewkę i powiedzieć, nigdzie nie jadę na żadne złomowisko. Ktoś szyby w prądzie sobie to robił. Proszę bardzo. Ale to słychać. Ładne rzeczy. Teraz już takich Toyot nie robią. Raz, że zaraz by komputer zwariował, że coś się popierdoliło. Nie możesz dalej jechać, bo uszkodziłeś silnik. To jest taki luz, że zaraz rozpierdoli drobny mag korbę. A tu proszę, Toyota jedzie. Jedź, Toyoto! Jakieś przedmuchy już są ciężkie w samochodzie. Dobra, puszczą nas, no musimy dojechać. Korba poszła. Wyjebało korbę. Myślałem, że pojedzie lepiej, a tu taka kaszana. Muszę się skupić na drodze, bo jestem holowany. Bardzo lubię być holowany. Najwięcej jechałem na holu 130 km, czy lepiej. O ja pierdzielę, żebym tylko jeszcze się nie wpakował w BMW, to będzie dobrze, bo już nie odpalę jej. Mogę ze sprzęgła zobaczyć, co się stanie. Spuściłem sprzęgło na dwójce i stoi wszystko. Chyba sprzęgło się nawet ślizga. Ale wjechał bezczelnie na próg. Dobra, panie, jedziemy, no. Widać było, jak klinku akurat się nagrało.
przerąbane jest. Oni jadą wolniej niż my na holu. No to jest hicior. Ja wcale im się nie dziwię, jak wybierają prawo jazdy, a nie ogarniają tematu. Proszę bardzo. Boże! Stresował się cały rok. Myślał nad tym. Całe życie czytał książki z replika. Jak wyprzedzić samochód holowany? Dobra. Święto zmarły. Same trupy. No i przyszła na lepszą stronę Toyota. Oj, biedna, biedna. Żegnaj, Toyoto. Pojechała. Panewa się obróciła. No.